Cześć, witajcie w kolejnym vlogu, jest godzina 6:50, ja właśnie wychodzę na plan. Dzisiaj będziemy nagrywać dużo fajnych rzeczy, mam nadzieję, że będę mogła Wam w miarę dużo pokazać później. Wczoraj byłam na bardzo fajnej premierze filmu Podatek od miłości. Duet, który główni bohaterowie stworzyli, jest świetny, taki magnetyzujący. Dość duże znaczenie mają tutaj epizodyści, którzy zagrali krótkie, małe role, ale one mają w zakresie całego filmu bardzo duże znaczenie i to jest bardzo fajne, bo ten film jest też zbudowany z wielu sytuacyjnych żartów. Jest bardzo śmieszny, zabawny, poruszający, taki inny i w ogóle na fajną skalę, taką zachodnią można powiedzieć, zrobiony. Kaja i Grzegorz Chyrzy śpiewają główną piosenkę Podatek od miłości, na której punkcie mam bzika, ostatnio cały czas jej słucham. Wczoraj zabrałam swoją mamę w ramach Dnia Babci i tego chciałam po prostu z nią trochę pospędzać czasu i też się bardzo podobało, więc film łączy pokolenia. Zachęcam Was do tego, żeby go zobaczyć. Idziemy! Jestem Żanią. Cześć! Made by Rudavlog i będziemy właśnie nagrywać jeden filmik. Jeden z kilku. Na razie chyba możecie się domyślać, co to jest. Zobaczcie nasze outfity, gwiazdy. Kto tu komu będzie kroić? No właśnie, ja nie wiem. Zastanów się, co ty chcesz zrobić. Już się boję. Zobaczyłyśmy pierwszy filmik o... O co? O czym? A o czym? Myślałam, że chodzi ci o której. Nie, o czym? O jedzeniu. Czego się nauczyłaś? Że... dobrze gotujesz. Nie, że to nie jest takie trudne. Że awokado z cytryną nie smakuje jak awokado. Wszystkiego się dowiecie wkrótce. Zaraz będziemy przychodzili do drugiej produkcji, czyli do... Czyli ty będziesz szycia, to znaczy ja na pewno nie będę cały filmik szyć. Będziesz nagrany, nie. Mam, że powiedziałeś, że będziesz szyć. Nie, ja powiedziałam, że usiądę do maszyny i przeszyję coś, ale ja nie jestem w stanie szyć, bo ja po prostu się do tego kompletnie nie nadaję, to nie jest moja bajka. A zobaczysz, że jest. I za 2 tygodnie na Instagram wrzucisz pierwszy uszytek ze swoich córek. Ha. Tak, podszyję sobie zasłonę. Albo prześcieradło, wtedy tutaj mamy takie bardzo fajne lampy, a tutaj jeszcze ktoś się kryje, ale Wojtka już znacie, bo kiedyś Wam mówiłam o jego kanale, że Wam podlinkujemy pod spodem i o tym, że Wojtek robi najlepsze montaże ever. A te światła, to sami widzicie, jak to wygląda. No, profesjonalnie, nie? Takie światło to mogłabym mieć w domu do selfie albo do filmików na YouTubie. Chłopaki montują światło. Ja Ania. Ania sobie siedzi. Ania siedzi i myśli. Karola jest perfekcyjną panią w domu. Dzisiaj. No ale ty masz żelazko. Sformułuję pierwszej. Ja już się przebrałam, bo będziemy teraz nagrywać filmik o szyciu. Ania mnie będzie uczyła szycia, ale dokładnie jeszcze Wam nie zdradzę, co to będzie. Będzie niespodzianka. No i zajęło nam to już trochę czasu, bo jest godzina 13. Jesteśmy tutaj od 7. Praktycznie. No i pewnie jeszcze trochę posiedzimy. No ale nie jest źle. Ja tutaj sobie poprawiłam trochę make-up i chciałam Wam pokazać Ani fajny taki zestaw z Becky. Zobaczcie. I w środku mamy rozświetlacz, bronzer i taki róż. Rozświetlacz jest w ogóle super. Teraz Wam pokażę na ręku. Zobaczcie. Myślałam, że może bym poszła na jakiś lunch. Trochę jestem głodna, ale prawdopodobnie pójdziemy gdzieś po tym, jak skończymy nagrywać filmik o szyciu. No i taki dzień. Dzień na planie. Ja przed chwilą pokazałam Twój rozświetlacz, bronzer i róż. Mam nadzieję, że się nie obrazisz, ale nie odważyłam się zajrzeć do Twojej kosmetyczki. Może nam pokażesz, co tam masz fajnego. Coś takiego... jaki śmieszny. To jest japoński, koreański czy coś. Balsam do ust. Spróbuję, jaki jest super. Wącham sobie. No. Nie chcę tam wsadzać ci palców. Spróbuj, chodziło mi o... Powąchaj. Tak. Mhm. Nie, no nie jedz, wiesz, jeszcze jestem po tym gotowaniu, taka...
co ja tu mam? Tu mam bazę rozświetlającą, która mi się kończy. O, i co, fajna ta baza z Burberry, bo... jest. I powiem ci, że jak jest tak na lato, to używam tylko jej, bo wtedy skóra jest taka wygładzona, świetlista, a w ogóle zero podkładów, nic. Czyli tak jak primer trochę i rozświetlacz. No, trochę jednym. Tak, no. Tu mamy podkład. A ten podkład jak? Też jest ekstra. Tak. No, najlepszy jaki kiedykolwiek. Naprawdę? A jest bardzo kryjący? Nie jest aż tak bardzo kryjący. No właśnie, bo ja używam kryjących. No, nie jest okej, ale ja mam tak, wiesz, niby mam go, ale jakby nie mam. Mhm. Więc tak, no, chociaż ten też jest dobry, z NYXa. No, to też lubię. W ogóle lubię kosmetyki NYXa. Mam dużo kosmetyków z NYXa. No ja też lubię NYXa. O, kolejny. NYXa. HD. Tak, też ten mam. No, też jest fajny. To jest w ogóle mój hit, jeśli chodzi o brwi. On jest taki... jak tuż wygląda. Mhm. Ale jest super, bo zostawia takie jakby drobne włoski i daje taki efekt, jakbyś sobie dorysowała po prostu nie tak kredką typowo, tylko włoski. No, włoski. To jest w ogóle hit, który uwielbiam i jeden mi się kończy, drugi kupujesz od razu. No, jest po prostu rewelacyjny. Właśnie to jest bardzo znane na YouTubie. Tak, uwielbiam go. Co ja tu jeszcze mam? Tuż do rzęs. Fajną masz kosmetyczkę, to z Jebani? To jest w ogóle Niva z Jebani. A, Niva. Yeah. Co ja tu jeszcze mam? Eyeliner, tuż do rzęs. O, to jest w ogóle super do włosów. Tak, to jest świetna sprawa. Używam tego non-topper. Dla aparatek. Jeśli ktoś nosi aparat na zębach, to bez tego w ogóle ani rusz. A co to jest? To jest płyn do pukania, do osadów i tak dalej. Nie zawsze możesz umyć zęby, jak gdzieś jesteś. A pozostawia się na zębach dość szybko różne rzeczy. No to do wypukania, do super. Odświeżenia. O, i znalazłam rykielek od mojego aparatu. Ale to można używać każdego innego płynu, czy nie? Nie, znaczy można, używać można, ale tak samo jak jest pasta do zębów, lepiej jest używać takich specjalnych do aparatu, bo one mają inną ścieralność. Aż potem ty miałam sobie założyć aparat, ale okazało się, jak sobie zrobiłam prześwietlenie, że mam stan zapalny, bo kiedyś miałam ząb leczonokanałowy. Już mój dentysta powiedział, że wszystko jest okej, tylko muszę zrobić to prześwietlenie. Zrobiłam to prześwietlenie i kurde, znowu nie mogę tego założyć, muszę najpierw wyleczyć ten stan zapalny. Więc już straciłam naprawdę nadzieję, ale ja prawdopodobnie będę miała te przezroczyste nakładki, jeżeli to się będzie opłacało, tak? Bo to do 5 miesięcy to się opłaca, a jeżeli na rok, to już to się nie opłaca i trzeba będzie założony nakład. Także takie informacje dodatkowe. Musi już ogarnić. Tak, przepodrobujemy się i zaczynamy. Znaczy w zasadzie Ania zaczyna edukację mnie, jeśli chodzi o szycie, i to jest tak gorsze, bo ja nie potrafię nawet sobie zasłony podszyć, a mój sukces to jest przeszycie guzika. No, a dzisiaj sobie to jeszcze ukryjesz, krzywo. Coś. Ja jestem w kurtce, bo mi zimno, ale chciałam wam pokazać, jak wygląda nasza scenografia. Zobaczcie. Ania. Co tu się dzieje? Ania to upięła. Tutaj będziemy się przebierać za parawanem. Mój outfit of the day. Ania, outfit of the day. Proszę bardzo. I teraz wam pokażę, co jest tutaj na tym stole. Tu jeszcze światło. O, poszło. To jest Ani maszyna. I wszystkie rzeczy, które będziemy używać do naszego DIY. Kaka! Co nagrywamy? Zdradzamy? Czy nie? Coś związanego z makijażem. I to będzie już nasz ostatni film. Zgryzę, ja już nie mam makijażu, tylko został tusz. Że jak widzicie, moja twarz pozostawia bardzo wiele do życzenia. No ale cóż, taki live. Ja już jestem w domu, jest godzina 18:50, także to był dość długi dzień. Ale pokażę wam, co dostałam od mojej siostry, bo była w Austrii na feriach. I dostałam od niej herbatkę z Rituals, nigdy nie miałam. To jest Rose Wisdom, Ginger and Rose, czyli róża i imbir. Jestem bardzo ciekawa tej herbaty, bo bardzo ładnie wygląda. I mam nadzieję, że tak samo smakuje. Słodycze. Austriackie słodycze.
oraz, ja strasznie to lubię, nie wiem czy znacie, te czekoladki z Mozartem, to jest hicior, to jest taka absolutna delicja, a one tutaj jeszcze są z nadzieniem w środku, zobaczcie. Yummy. Także nie mogę się już doczekać, jak to spróbuję. Teraz zrobię sobie kolację, bo jestem dość głodna. Zrobię sobie herbatę, bo bardzo zmarzłam. Ale to był bardzo fajny, udany dzień.